Myślisz, że chciałem zabić Ricka? Gardzę nim, ale nie jestem mordercą. Oczywiście, że nie. Naleję kawy. Chciałem go tylko przestraszyć. Jeśli chcesz wiedzieć, czy wznieciłem ten pożar i wysadziłem samochód Ricka, to owszem, zrobiłem to. Gardzę Rickiem. Żałuję, że się związał z naszą rodziną. Złamał Phoebe serce. A potem się w nim zakochałaś i wprowadził się do nas. Ja byłem głową rodziny. Ale zjawił się ten arogancki bubek. Nie mogłem go znieść. Tobie jednak odpowiadał. Nic nie mówiłeś. Chciałem, żebyś była szczęśliwa. Wiele przeszłaś. Ukrywałem przy nim swoje uczucia. Nie wiedziałam. Kiedy przyjeżdżałem do domu, robiło mi się niedobrze. Rick wciąż cię dotykał. Spał z tobą. Wykorzystał cię. Najpierw Phoebe, potem moją matkę. Nie zasługiwał na żadną z was. Ale nie mogłem nic zrobić. W końcu się opamiętałaś, zerwałaś z nim. To był najwspanialszy dzień, jaki pamiętam. Rick zniknął z naszego życia. Ale oczywiście nie na długo. Phoebe wróciła do domu i zginęła. Rick uwiódł moją matkę, zabił siostrę. Potem zaczął podrywać drugą. A ona myśli, że go kocha. Jak to się mogło stać? Musiałem go powstrzymać. Uwolnić od niego moją rodzinę. Chciałem go tylko przestraszyć. Tak mi przykro. Byłem głupi. Teraz przeze mnie ciocia Pam jest w areszcie. Wszystko zepsułem. Zepsułem.